Większość czasu spędzamy w budynkach. Praca, zakupy, nauka, sen, życie. Te właśnie budynki mają ogromny wpływ na to, co robimy i jak się czujemy. Aby prawidłowo funkcjonowały, potrzebują ogromnej ilości energii. Weźmy na przykład domy. Chcemy, aby klimat wewnętrzny w nich panujący był komfortowy. Ale systemy, które kontrolują temperaturę, podgrzewają wodę i utrzymują jakość powietrza. Wszystko to do codziennej pracy potrzebuje dużej ilości energii i dużo pieniędzy. Możemy korzystać z nich w bardziej inteligentny sposób. Co zrobić, aby nasze budynki były lepsze, wydajniejsze i chroniły nasze zdrowie, skomunikować je ze światem wokół nas i oszczędzić pieniądze, redukując straty energii? Technologie zarządzające ogrzewaniem, chłodzeniem i wentylacją w budynkach są jak centralny układ nerwowy, który kontroluje wszystko, co się dzieje w środku, w tym ilość używanej energii. Optymalizując te systemy, możemy sprawić, aby nasze budynki były bardziej energooszczędne, mniej kosztowne w eksploatacji, bardziej zaawansowane cyfrowo, przyjemniejsze w użytkowaniu, od wygodnych, wydajnych domów, poprzez inteligentne, skomunikowane budynki biurowe, aż do supermarketów działających jak elektrownie. Istnieje wiele przykładów, które potwierdzają zalety tych technologii. Możemy zaprojektować dobre samopoczucie milionów ludzi, pomóc im oszczędzić setki euro rocznie. W całej Unii Europejskiej może to zredukować koszty energii o miliardy, przyczynić się do wzrostu nawet o 14% wydajności energetycznej i usunąć z atmosfery CO2 wartości spalin z 82 milionów samochodów. Wszystko to przy niskich kosztach, niskim poziomie ryzyka rozwiązań, które można łatwo zmodyfikować w istniejących budynkach, pozwalając nam na przesunięcie zaoszczędzonych środków na inne obszary. To wszystko możemy zrobić już dzisiaj, z jasnymi wytycznymi, spójnymi standardami i zobowiązaniem do zmiany. Możemy uzyskać podstawową równowagę w naszych budynkach i znaleźć się na szybkiej drodze do osiągnięcia bardziej efektywnego, lepiej skomunikowanego, mądrzejszego sposobu życia. Danfoss. Inżynieria jutra.